Siema, siema, tu Bartek z Wleparama kanału na YouTubie. Dzisiaj chciałem pokazać, jak ustawiam swój motorek. Do tego zadania będzie potrzebny kabel, na przykład KKL kabel, taki jak do Volkswagenów, czy coś w tym stylu, taki niebieski. Programik diagnozujący EQHOOD Hacker, o którym już wcześniej mówiłem tutaj na kanale. No i laptopik, który będzie to wszystko kontrolował, korygował i notował, czy też zapisywał do pamięci swojej. I po podłączeniu się i uruchomieniu całego programu wszystkiego po prostu trzeba się przejechać, zalogować. Ten program rejestruje wszystkie parametry dostępne w komputerze i na podstawie tego tych wykresów, tych informacji, które ten komputer, ten nasz laptop pobiera z komputera motorku informacje, możemy sobie przeprowadzić taką diagnostykę i zobaczyć, jak czy czujniki, jak te wszystkie wskaźniki funkcjonują podczas jazdy, nie patrząc na laptopa, nie patrząc na komórkę czy jakieś urządzenie, po prostu taki test. No i wielokrotnie, gdy się zatrzymywałem na postoju, sprawdzałem, co takiego ten laptop mi zapisał, co takiego mi zanotował. Zanotował to źle powiedziane, to człowiek by notował, on to wszystko nagrywał, o, nagrywał wszystkie parametry podczas jazdy. I kilkukrotnie się zatrzymywałem, różne ustawienia sobie zmieniałem, czy to jeśli chodzi o paliwo, dostarczanie go i to w jakich sytuacjach, czy to wyprzedzenie zapłonu. Ja go tak naprawdę jeszcze nie ogarnąłem do końca, bo nie wiem jaka jest maksymalna ilość tego tych stopni wyprzedzenia zapłonu w zależności od obrotów czy też obciążenia, co najlepiej byłoby zrobić na tak zwanym dyno, żeby to sprawdzić. Bo inaczej to jest takie rzucanie czymś w ciemno, czy też po omacku chodzenie po piwnicy, nie wiem jak to inaczej określić. Da się to zrobić tak organoleptycznie w taki sposób, żeby to na drodze przetestować, jaki ten kąt zapłonu powinien być. Największą ciekawostką, jaką znalazłem, to fakt tego, że uchylenie przepustnicy o jakąś proporcję w krótkim okresie czasu powoduje wyrzucenie dodatkowego paliwa przez ten injektor, żeby silnik nie miał takiego i nie mógł złapać tego paliwa z tej mieszanki prawidłowej. Okazało się, że ten było ustawione na 1,6 grama, gdzie 2 gramy jest maksymalnie. Zmieniłem na 0 i o wiele, wiele lepiej teraz ta manetka się otwiera znaczy manetka się otwiera tak samo, tylko ten silnik się szybciej wkręca po otwarciu takiej delikatnie tej manetki, że to nie jest takie zamyślenie, takie co teraz robić, tylko on od razu wie, żeby się zbierać na obroty. A w ogóle to patrz na to, co ta babka w czerwonym aucie zrobi. W ogóle się patrzyła w inną stronę, powinna mnie przepuścić, no ale coś zrobić. No i moje ulubione rondełko, od którego robimy tak zwane odejście. I jeszcze jedno odejście. Jeśli chodzi o zmianę kąta zapłonu, nie chodzi o to, żeby ten motor jechał, nie wiem, 200 na godzinę czy coś w stylu, tylko dla takiej 125 najlepsze jest właśnie to odejście, żeby on jak najszybciej się rozpędził do tych 60 mil na godzinę, czy też 100 km na godzinę, w zależności gdzie się mieszka. Bo w moim przypadku, to jak zawsze to powtarzam, ten motor nie przyspieszał, to było coś nie tak. Nawet ten komputer, który najpierw miałem, on się zepsuł, przestał czytać wskaźniki tych wszystkich sensorów i po prostu wymienię go na inny.
Po czym znowu kolejny zamontowałem, który mogę remapować i teraz mogę się bawić w tej wewto, mogę sobie wszystko poustawiać i przede wszystkim też zobaczyć, jakie te parametry są pokazywane. No i tu taka ciekawostka, jeśli mamy na przykład 15 koni mechanicznych, czy to 11 kW, które jest legalnie, żeby jeździć taką 125 w Polsce na prawo jazdy B, czy w Anglii się uczyć na takim motorem jeździć, żeby później zdać na to prawo jazdy, to można tak zremapować, żeby ten motor nie miał więcej niż 15 koni, ale i tak o wiele lepiej przyspieszał i w ogóle się zbierał na te obroty. To jest właśnie najciekawsze w tym wszystkim. Także tutaj bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ktoś skomentuje, polajkuje, zasubskrybuję i zostawiam tutaj jeszcze kilka odcinków czy też kilka filmików, które jeszcze nagrałem z takim fajnym takim blurem jakby, co takim efektem tutaj, który właśnie znalazłem podczas edytowania tego filmiku i tak tylko po prostu, żeby przeciągnąć, żeby zrobić dłuższy filmik niż te 6-10 minut, to powrzucam dodatkowe filmiki. Na razie, dzięki, cześć.
dzięki za oglądanie. Do końca.